Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. To co widzicie za mną to nasze nowe demo Kia Xceed wersja Business Line z automatem 7DCT. Jako, że pojawiła się nowa demówka, nasze poprzednie demo, czyli wersja GT Line z manualną skrzynią biegów, idzie na sprzedaż. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Xceed 1.5 turbo benzyna 160 koni z manualną skrzynią biegów. 1.5 turbo benzyna 160 koni, czyli 253 Nm momentu obrotowego. Wersja wyposażenia GT Line z dachem panoramicznym. Wersja poliftingu w lakierze specjalnym Celadon Spirit Green. Rocznik 2022, przebieg 2589 km. Pierwsza rejestracja lipiec albo sierpień 2022, jeśli dobrze pamiętam. Pełna konfiguracja z manualną skrzynią biegów. Proponowana cena 132 900 zł brutto. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58 552 3636. Jeśli chodzi o wyposażenie, to tak jak powiedziałem, pełna konfiguracja. Wersja GT Line, czyli reflektory full LED, hamowanie autonomiczne, dwupoziomowy asystent pasa ruchu, czujniki parkowania przód, tył, kamera, czujnik martwego pola, dach panoramiczny, ciemne szyby z tyłu, dymione chromy, dynamiczne kierunki. To coś, co weszło przy okazji liftingu. Felgi 18. No i dużo wewnątrz pojazdu. Elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. I wnętrze pokażę Wam teraz, proszę bardzo. Auto jak nowe. Fotel elektryczny z dwiema pamięciami, kubełkowe fotele, po środku zamsz, po bokach skóra. Logo GT Line. Elektryka. Czujnik martwego pola, asystent pasa ruchu, elektryczna klapa bagażnika, cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu, dwustrefowa klimatyzacja, pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica i elektrycznie podgrzewana przednia szyba. Elektryczny ręczny podłokietnik. A, pokażę Wam może od razu dach panoramiczny. Elektryczna roleta, dach również elektrycznie otwierany. Bardzo rozjaśnia wnętrze. O, tak zostawmy. Po bokach dwa ISOFIX-y, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, kanapa dzielona 40-20-40, czyli coś dłuższego można tutaj śmiało przewieźć. Nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Tak ten dach wygląda z perspektywy pasażerów. Super atrakcje dla dzieciaków, zapewniam. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli można ustawić z poziomu komputera opcję, żeby się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem. Można ustawić szybkość i wysokość podnoszenia. Koło dojazdowe, dwupoziomowa podłoga. Cyk, zamykamy. Fajnie, wszystko pod ręką, fajnie wyprofilowane oparcia, kieszenie w oparciach. Te newralgiczne punkty są plastikowe, czyli łatwiej to będzie utrzymać w czystości, zwłaszcza jeżeli z tyłu będą dzieciaki jeździły. Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości, z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Tak wygląda tapicerka, on jest również podgrzewany. W sumie mówię, że chyba możemy sprawdzić, bo w sumie dowód rejestracyjny mam w ręku. Data pierwszej rejestracji 16 września 2022. Aktualny przebieg 2500 około. Rocznik 2022, wersja GT Line z dachem 132 900 zł brutto. Cyfrowe zegary. Kamera. Informacja z czujników. Tutaj grafikę tych cyfrowych zegarów oczywiście można zmienić.
trochę komputera pokładowego, asystent. Tu jest asystent pasa. Monitoring zmęczenia kierowcy, ograniczenia prędkości, statystyki, lusterko fotochromatyczne, dach panoramiczny. Wszystko w elektryce. Myślę, że pokazałem to, co chciałem pokazać. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Możemy go wstawić na nasze pole position samochodów używanych. Tutaj obok widzimy Węgę. Rocznik 2017. Tak to można manewrować, co? Jest informacja z czujnika. Przedni widzi tuje po prawej stronie. A to co z tyłu to Kia Sorento 2.0 diesel. Wystarczy. Rocznik 2019. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. W sumie możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. Skoro tu już jesteśmy, proszę bardzo, 1.5 turbo benzyna 160 koni, 253 Nm momentu obrotowego. To jest coś, co sprawia, że ten samochód może być i dynamiczny, i ekonomiczny. Potrafi dawać frajdę z jazdy, ale potrafi być przy tym oszczędny. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.